Dzisiaj przepis na pyszny chlebek z mąki rasowej orkiszowej. Dzieci już jedzą, a my zapraszamy Państwa na przepis i później na degustację. Do zrobienia chlebka będziemy potrzebować mąki, wody, drożdży, cukru i soli. Oraz nasion, kto co ma w domu. Może być czarnuszka, może być siemię, mogą być nasionka chia, może być sezam, słonecznik. Co tam sobie Państwo zażyczycie? Na początek kilogram mąki rozowej orkiszowej sypiemy do miski. Syp, Gosia. Pięknie. O, piękna mąka. Taką mąkę możecie Państwo nas zakupić w sklepie. Nie, już jest puste. Potem wsypujemy drożdże, 50 gram drożdży. Gosia tutaj właśnie rozkrusza i sypuje do miski. Następnie dodajemy czubatą łyżkę cukru. Potem łyżkę soli, najlepiej kłodawską, naszą polską, też do kupienia u nas w sklepie. I na koniec lejemy 900 ml wody. Takiej ciepłej, letniej wody. Potem wszystko mieszamy. Wow. Jak piasek na plaży. No co ty, inaczej. Jak takie błotko. Jaka miła w dotyku. Miłuszkę, no. Jak to mi... Nie, wlazło. Auć. Gdy ciasto jest wyrobione, dodajemy nasze nasionka. My akurat dodamy tutaj sezam, czarnuszkę, nasiona dyni i złoty len. I po łyżce każdego. Zaczyna Gosia, tak? O, dodajemy sezam, akurat ten jest niełuskany. Teraz Zosia dodaje. Dobra, Zosia, len złoty, złocisty. Super, teraz Gosia. Czarnuszka i nasiona konopi. A ja wymieszam. To będzie chleb, co ma wszystko. Chleb to będzie w jednym. Chleb wieloziarnisty. Nie, to będzie chleb 4 w 1. Gotowe ciasto nakrywamy ściereczką i odstawiamy do wyrośnięcia w ciepłe miejsce. Albo do piekarnika na 40 stopni. Ciasto ładnie wyrosło, po pół godziny jest już takie mocno wyrośnięte i teraz przełożymy je do wyłożonych papierem do pieczenia foremek. Gofiernik tego dotknął. Ale to jest miękkie. Czekaj, Gofia, ja bym przykładała. Goferek chce pomóc. Ale to się klei. Na koniec posypiemy jeszcze ziarenkami nasze chlebki, żeby miały chrupiącą skórkę. W międzyczasie nagrzewamy piekarnik do 180 stopni. Następnie chlebki wkładamy do nagrzanego piekarnika. Nasze chlebki są już gotowe, a teraz czas na degustację. Zobaczmy, jak się udał chlebek. Skórka bardzo chrupiąca, twarda. Dziewczynki teraz ocenią, tak? Proszę, to jest dla ciebie. Ale dobre. Chyba jeszcze jest za świeży, żeby go kroić. Powinien trochę bardziej wystygnąć chyba. Ale kroimy. Ale dobry. Dobry? A Zosia, twoje zdanie, jeszcze ciepły. Nie wiodłam, no bo jest gorące, parzy. Parę tych wypięty. Dobry. Super, udał się. To co, możemy ten przepis polecić?
Tak. Tak. A więc zapraszamy, my się objadamy chlebkiem. Dziękujemy i do kolejnego razu. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia.